Witajcie, z tej strony Woderion i zapraszam was ponownie na kolejne omówienie Supermana i Lois, który miał tutaj no, tydzień przerwy, a ja tutaj wracaj z dosyć mocnym, zresztą sami zobaczycie, zapraszam do oglądania. W pierwszej scenie widzimy scenę It's Not Mom, czy to po polsku, czy to nie jest mama, widzimy jak, no widzimy w końcu jak John Irons tutaj jest już wykurowany. John Irons, czy też i jego alter ego, znany jako Steel, który no, dosyć jest fajnym tutaj i pomocnikiem Supermana. No i tutaj, no oczywiście Clark i Lois tutaj, no jego rzeczy mu dali, tutaj ubranie, tutaj każą mu wyjść, oczywiście, no Irons bardzo się cieszy na widok Lois, no to no, jego córka mówi, że to nie jest, no mama, pamiętamy, że żona, jak i matka tej postaci, no to była właśnie Lois Lane na ich ziemi, więc no to jest dosyć no ciekawe, że tutaj widząc tą osobę, mając całkiem inne życie, no to taka już jest niestety no multiversum rola. Dowiadujemy się też, że John Irons coś tutaj ma nie po kolei w głowie, coś tutaj się właśnie przez to uderzenie, coś się stało, no i ma problem ze swoimi wspomnieniami właśnie tutaj. Dlatego no, Lois przywitał w sumie jak swoją żonę, to by się właśnie wyjaśniło, ta scena, że to nie jest mama, no, ale tutaj następnie tutaj no, ma dosyć mocniejszą rozmowę z synem, niestety ta rozmowa nie może zbyt mocno tutaj wybrzmieć, no bo no, tutaj no, już go woła z powrotem Anderson, więc no, zobaczymy co tym razem będzie miał do powiedzenia. No i następnie przenosimy się do Andersona i widzimy jak tutaj mroczny kult pokazuje mu inną wersję jego z innej ziemi, a w innej ziemi on był właśnie jednym z członków tego kultu, widzimy go w czarnym ubraniu, co no oznacza, że no być może na jakiś tam z którejś ziem no tutaj przyczynił się tutaj, no i pomagał dla tej babci całej, która jest teraz największym wrogiem Supermana w tym właśnie sezonie, no Superman kontra babcia, no zobaczymy kto tutaj wygra. Oczywiście babcia bogini, nie, więc to nie jest cel tak. Nie jest tak, będzie, nie będzie tak łatwo dla Supermana, no ale Superman też jest tutaj jest mianem jako Bóg, nie? Więc no zobaczymy jak to wyniknie. Następnie tutaj Superman spotyka się z swoim teściem, który mówi, no, że wszystko to, co z tutaj Andersonem zepsuł, on tutaj postanowi naprawić, no i tutaj jakby no powstrzymać Andersona. A ponadto widzimy, że w sejfie no czegoś ewidentnie brakuje, więc no tutaj Anderson no jakby no zabrał to zanim się jakby ulotnił z USA, tych właśnie agencji, czy jakkolwiek, no, tych sił Ameryki. No i następnie tutaj już widzimy, że Anderson no tutaj kupił to, co temu babcie wcisnęła, no i tutaj już jest jakby tu samą wersją siebie z tej poprzedniej ziemi, czyli no jakby no członkiem kultu. No i teraz tutaj widzimy, no to jest ewidentnie Peter Hay, troszkę no naprawdę mocno przypomina swój odpowiednik w serialu Teen Wolf. No jak to będzie dalej, no zobaczymy, ale teraz no, gdy zrzucił ten jeszcze garnitur żołnierza, to już całkiem wygląda jak Peter Hale. W ogóle stylowo no, na Petera Hale'a zdecydowanie no, wygląda jak Peter Hale, no Steen Wolf, no sorry, ale no, tutaj nie dało się tego nie porównać. No i kultyści otworzyli tutaj portal, moim zdaniem jest to portal do świata Bizarro, zwłaszcza no, na sam kolor tego portalu, który jest niebieski, a wiadomo, no niebieski to oczywiście się kojarzy z Bizarro. No i oczywiście tutaj muszę napomknąć, że no do końca tych scen miałem nadzieję, że no Darkseid wyjdzie z tych, znaczy nie Darkseid, przepraszam, Doomsday wyjdzie, będą z Supermanem walczyć, no bo no mam nadzieję, że jeszcze Doomsday się pojawi, no ale to już mówiłem, to ma szansę, zwłaszcza, że ta babcia tutaj jest, za spoko. No i tworzy tutaj no ten portal, no i Superman oczywiście tutaj musi lecieć tutaj wszystkich uratować, no że tutaj, no bo tutaj, no ten portal wszystkich wsiąka, nie? No i tutaj oczywiście Superman wszystkich ratuje. Anderson nie dał się tak łatwo wygiwać jednak tej, jak to już ja mówię, babci, bogini. No bo tutaj no zabrał ten cały kryształ, no i uciekł do tego świata. Czyżby to był świat, teraz on przyjdzie do świata Bizarro i spotka się z Bizarro Andersonem. No chciałem zobaczyć taką,
taka jakby wersję, nie? No ale zobaczymy, tutaj jestem strasznie ciekaw, jaki to jest świat właściwie, do którego on zmierza, no bo myślimy, że to jest Bizarro, możliwe, że to jest całkiem inny świat, no ale stawiam na Bizarro, zwłaszcza, że ten medalion z tego świata pochodzi. Anansi jest przerażona, wiedząc to, że no, jest jedyną, którą tutaj Superman uratował, więc no wszyscy tutaj ruszyli do tamtego świata Bizarro, więc no to jest naprawdę interesujące. No a następnie no tutaj w końcu się doczekałem, scena, na którą czekałem właściwie cały sezon, 8 odcinków, i w końcu ta dziewczyna, córka Johna Jonesa mówi, że no ten koleś, czy no Clark, wygląda tak samo, dokładnie identycznie jak morderca, no, jego matki i całej planety, Johna Jonesa, jak i jej, więc no to w końcu się na to doczekałem. Wiedziałem, że to od pierwszego właśnie zwiastuna, że to będzie właśnie jakaś drama między tym, że no on jest jakby no mordercą ich planety. No może no nie dokładnie on, ale jakby jego doppelganger z innej ziemi, więc no to jest na pewno coś, co no przez to no nie, ona nie może patrzeć na Clarka. Tak mi się przynajmniej wydawało od pierwszych właśnie zapowiedzi drugiego sezonu. No i tutaj też się to wyjaśniło, że no tak, to ma jakiś tam swój wpływ, no ale no niestety no nie dali nam tego od początku, nie, żeby to jakby to wyprostować i w późniejszych odcinkach, tylko no nagle nam to dali, że ona po prostu to ukrywała, nie, i dusiła w sobie. No i też między scenami mamy taką scenę, retrospekcję, gdzie no córka Johna Ironsa tutaj w głównej roli tutaj zagubiła się w kosmosie. Jak tutaj się dowiadujemy, jest ona no w nigdzie, pomiędzy tam światami. No i oczywiście no, musiała znaleźć swojego ojca, nie? Więc no tutaj widzimy, co robiła pomiędzy niszczeniem swojej planety, a no właśnie znalezieniem całkiem nowej planety Johna Ironsa, jak i Supermana przyjaciela, jakby nie było. Widzimy, jak generał Lane tutaj przesłuchuje przywódczyni kultu, no ale ona go załatwiła psychicznie. No i jedynie, co tutaj uspokoiło Lane'a, to jest właśnie wizyta Lois, czy jej córki właściwie, no. Tutaj naprawdę to ona ma rozpracowane wszystko, jest naprawdę, jeśli chodzi o psychikę, no nic ją chyba nie potrafi złamać z tego, co tutaj widzimy, więc no naprawdę jest, no dosyć naprawdę interesującą postacią. No i oczywiście rozmowa, która musiała wybrzmieć, czyli John i Clark rozmawiają o tym właśnie, co właśnie córka Johna powiedziała. No i oczywiście tutaj parę rad dał Clarka, więc to było naprawdę fajne. No i widzimy, że on tutaj wcale nie chował urazy za nic, po prostu są tutaj najlepszymi przyjaciółmi, no nie ma co ukrywać. Widzimy, Lois przeszukuje pokoje swojej siostry, Lois Lane, Lucy Lane, przepraszam. No tutaj no oczywiście no to ona została wchłonięta przez ten portal, co no może oznaczać, że no nie żyje. Oczywiście no tutaj Lois chciała coś znaleźć tutaj, żeby no jakby wiecie, no kierować się tutaj i uratować, no niestety no nic nie udało się jej znaleźć, więc no i no, widzicie na obrazku, no, co tutaj się wydarzyło, no dosyć no Superman ją po prostu pocieszył mimo w tym wszystkim. A tak zwany w międzyczasie Johna, czyli no, syna Supermana, atakuje jakiś rzezimieszek, który no wchłonął żółty kryptonit, to no oznacza, że no tutaj no syn Supermana ma nie lada kłopoty. Ale na pomoc przychodzi Jordan, który no pokazuje swoją prawdziwą moc, no i jak widzimy, sam jest zaskoczony tym, co potrafi. Ewidentnie te treningi pod okiem jego dziadka no tutaj przyniosły efekt, jak i też no żółte słońce, nie? Tutaj dorasta on, więc no jego siła będzie teraz rosnąć, co oznacza, że no niedługo będziemy mieć Superboya. I tutaj mamy rozmowę Clarka z córką Johna, no to on oczywiście go przeprasza, wie, że to nie jest tym gościem, który zabił jej sprawie całą rodzinę. No i pod koniec właśnie tej rozmowy Clark daje klucz do mieszkania swojego, do właśnie domu. No i mówią, że zawsze jest w sumie widziany, to jest naprawdę fajnym gestem ze strony Clarka, no i na pewno ona no to doceniła. No i widzimy też, że Lucy w jakiś tajemniczy sposób wróciła do swojego domu, co jest no wow, myślę, że tutaj jakoś Superman ruszy przez ten portal i ją uratuje, a ty widzimy, że nie, że sama jakby udało się jej
Wrócić coś, no na pewno, no, dosyć interesujące, jak, co się działo tam, nie? No i oczywiście ona wróciła tutaj, troszkę porozmawiała ze swoją rodziną, jak i też z Clarkiem. No i tutaj, co jest dosyć dziwne, tutaj strasznie się zdziwiła na Bran ze swoim ojcem. Co tutaj może oznaczyć, coś jest z nią nie tak. No i tutaj ja mam taką teorię, że to wcale nie jest Lucy, jaką znamy, a właśnie jakiś doppelganger, ktoś podmieniony właśnie na Lucy, żeby tutaj... No, po prostu ktoś podmieniony jest z innej ziemi, więc no, zobaczymy jak to będzie. No i tutaj no, jest to jak najbardziej prawdopodobne, zważywszy na to, że jak ona się dziwnie zachowuje. No i widzimy, że Jon znalazł nowe lokum, co jest naprawdę fajne. Ale i tak może oczywiście wrócić do Clarka, nie? Bo jak wiadomo, no, powiedział, że jest zawsze mile widziana. No i tutaj w ostatniej scenie odcinka to, co tutaj podejrzewałem, okazało się prawdą. Córka Lane'a, czy też no, siostra Lois, no Lucy Lane, okej, okay. Można takie, no jest dalej przesiągnięto przez ten kult, no i tej prawdopodobnie po następnym odcinku uwolni swoją przywódczynię tutaj Andersona Trua i jego identyfikator zabrała, co oznacza, że no uwolni swoją jakby przywódczynię swojego kultu, do którego należy, więc no jak najbardziej to czekam na następny odcinek, zobaczymy. No na pewno Clark się będzie obwiniał za to, że nic tutaj nie... No i razem z Lois, nie? Bo ten branż, no to było strasznie dziwny moment, więc no... To się dało tego... No dało się to zauważyć, że ona nie jest do końca z dawną sobą. No cóż, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja w tym momencie się z wami żegnam i zapraszam w sobotę czy piątek na Flasha. No raczej w sobotę na Flasha. No tak czy inaczej, do usłyszenia. Trzymajcie się.